Dzień dobry Państwu. Postanowiliśmy zająć Państwa uwagę bardzo ważnym problemem, który w codziennych, niestety, zmaganiach politycznych zostaje odsunięty na plan B. A w naszym mniemaniu to sprawa naprawdę pilna, naprawdę ważna i to sprawa, której powinniśmy poświęcić dużo uwagi. Otóż po raz czwarty dochodzi do sytuacji, w której polski parlament będzie debatował na temat wyboru następcy pana ministra Marka Michalaka, czyli rzecznika praw dziecka. Minister Marek Michalak zapewne w historii zapisze się jedną z najdłuższych kadencji, bardzo dobrą kadencją. I w związku z tym zależy nam na tym, aby kolejna osoba, która piastować będzie to stanowisko, stanowisko, które nie powinno mieć absolutnie barw politycznych, stanowisko, które przede wszystkim powinno być kontynuacją tego dzieła, które rozpoczął Marek Michalak, a więc wyniesieniem na odpowiedni piedestał dbałości o prawa dziecka, aby to stanowisko obsadzone było osobą, która naprawdę będzie miała serce, rozum i umiejętności do tego, by dbać o prawa najmłodszych Polaków. Niestety obecne działania rządzących pokazują, że stanowisko obrońcy i propagatora praw dziecka nie jest dla nich absolutnie ważne. Nie jest ważne, proszę Państwa, bo po pierwsze kandydat, którego kolejny raz wysuwa PiS, nie spełnia tym razem wymogów ustawowych. Kandydat na rzecznika praw dziecka winien oprócz wyższego wykształcenia, nieposzlakowanej opinii, niekaralności, delegitymować się 5-letnim stażem pracy z dziećmi lub na ich rzecz. W życiorysie kandydata pana Mikołaja Pawlaka nie ma tego 5-letniego okresu, bo za taki nie można uznać działanie jako prawnika specjalizującego się w rozwodach. Tu na pewno prawa dziecka i dobro dziecka nie jest głównym powodem działalności zawodowej. Trudno też doszukać się 5 lat, gdyby się już nawet uprzeć, przy tym, że sprawowanie funkcji dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich jest działaniem na rzecz dobra dziecka, bo ta działalność trwa od 2016 roku, a więc zaledwie 2 lata. Jak można jako prawnik nie przeczytać podstawowych wymogów, które trzeba spełniać do pełnienia tej funkcji? Jak pan marszałek i jak strona, która wysuwa tę kandydaturę, czyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, podchodzą do wymogów ustawowych, do prawa? Jak można jeszcze przy okazji wysuwać na tę kandydaturę osobę, która pełniąc funkcję dyrektora tegoż departamentu, pomimo opinii, którą, jeśli Państwo pozwolicie, przeczytam, że zarówno przez okres praktyki adwokackiej, jak i w trakcie pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości kładł największy nacisk na sprawy dotyczące dobra dzieci, skoro ten właśnie pan jest zwolennikiem zmiany wieku odpowiedzialności karnej dzieci z 13 do 10 lat. Czy Państwo wyobrażacie sobie 10-latka w zakładzie poprawczym? 10-latka, który wymaga naszego wsparcia, pomocy, zwykłej ludzkiej przyzwoitości, bo dziecko nie do końca odpowiada za swoje czyny, a często te 10-latki mają życiorysy, które starczyłyby na 2 czy 3 dorosłe życia. Ono wymaga pomocy, a nie umieszczenia go w zakładzie karnym. Więc lekceważenie prawa jest tutaj nie do przyjęcia, brak spełniania wymogów formalnych nie do przyjęcia, a szczególnie rażące jest wtedy, kiedy ktoś, kto nosi w nazwie Prawo i Sprawiedliwość, składa taką kandydaturę w Sejmie Rzeczypospolitej, albo pomija to prawo prawnik, który ma potem strzec praw dzieci. Dla nas ta kandydatura jest nie do przyjęcia. Prosiliśmy jako kawalerowie Orderu Uśmiechu zarówno marszałka Sejmu, jak i marszałka Senatu o ponadpartyjne rozmowy na temat rzecznika praw dziecka. Standardy, które wyznaczył pan minister Marek Michalak, są naprawdę wysokie. Prawa dzieci w Polsce nie zawsze są, ale coraz lepiej są przestrzegane. Czy mamy prawo zostawić najmłodszych
pełnoprawnych obywateli bez takiego wsparcia? Jak Państwo widzicie, karuzela ze stanowiskami w PiS-ie zupełnie nie zajmuje się postacią rzecznika i wyborem dobrej, mądrej, odpowiedzialnej osoby, która mogłaby to stanowisko piastować. Raz jeszcze dzisiaj, na rozpoczęcie obecnego posiedzenia parlamentu, składamy propozycję panu marszałkowi Kuchcińskiemu, aby odłożyć tę decyzję i aby wspólnie uzgodnić z wszystkimi klubami postać, kandydaturę, która po pierwsze będzie spełniała wymogi formalne, a po drugie będzie najlepszą możliwą kandydaturą, aby piastować stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Czekamy na odpowiedź pana marszałka Kuchcińskiego. Liczymy na to, że ten wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Dla dobra dzieci. Dziękujemy bardzo. Państwu.